Witamy bardzo serdecznie. Boomerowskie powitanie Hurdur. I dzisiaj jesteśmy na serwerze, na którym będziemy dzisiaj budować spawn. Znaczy budować będziecie wy. IP serwera subwijjuniora.pl. Może być. Więc moi drodzy, musicie się podzielić na dwie drużyny. Mam nadzieję, że jakoś ładnie się podzielicie. Chciałbym, żeby jedna drużyna stanęła tutaj, a druga stanęła tutaj. Jedna tu, a druga tu. Dokładnie. Jedna tutaj, gdzie jest Syrom. Syrom, stój w miejscu. Syrom, stój w miejscu. Nie, nie ma pięcioosobowej. Trzeba się podzielić na dwie drużyny, moi drodzy. Także dzielimy się mniej więcej po równo, żeby było po dwie drużyny. Chciałbym, żebyście stanęli w rządku. Żebyście stanęli w rządku, żebym mógł was policzyć. Żeby było mniej więcej po równo. No, widzę, że tutaj większość poszła. Ile tutaj mamy osób? Raz, dwa, trzy. Aha, uciekacie tam, dobra. Drużyna Lispira ma tą górę tutaj. Oczywiście nie zapędzajcie się za bardzo. Ma wybudować budynek spawnowy na tej górze. A drużyna Syroma wybudować na tej górze. Czas operacyjny około godziny. I teraz pytanie jest takie. Każdy z was, naradźcie się teraz, ponieważ macie teraz czas, chwilę, zanim ja postawię skrzynki, żeby się naradzić, z jakich pięciu surowców chcecie korzystać. Dam wam tylko pięć surowców, ale dam wam ich dużo. Dam wam dużo surowców, ale tylko 5. Także musicie się zastanowić, które surowce chcecie. To jest bardzo ważne, no bo od tego będzie zależeć, jak będzie wyglądał wasz spawn. Macie 5 surowców. Zobaczymy, co wam z tego wyjdzie. Sprus... Dobra. Dobra, czyli tak. Sprus, piach, bloki żelaza, stone i liany. Syrom, czy namyśliliście się odnośnie rzeczy? Prosiłbym, żebyś mi napisał na PW. Kamień, drewno, ciemne dębowe, latarnie, liście i kraty. No dobra, nie ma problemu. Nie wiem, po co im pół skrzynki latarni, ale jak chcieli, spoko. Jak chcieli, spoko. Ale oni chcieli sea lanterns? Czekaj, oni chyba chcieli zwyczajne latarnie, Maloj, wiesz? Oni chyba chcieli zwyczajne latarnie. Także chyba nie o te latarnie chodzi. No, nie o te latarnie chodzi. Dał im latarnie z tego w ogóle, co za typ. Maloj, czemu? Czemu dałeś im te latarnie? Kekwu, bez kitu. No nie redstone'owe latarnie, zwyczajne latarnie. Dobra, o Jezu, Maloj. Ja im to dam, czekaj. Chyba o te latarnie chodziło, nie? Dał im redstone'a, nie? I się cieszy. Mam nadzieję, że o te latarnie chodziło. Moi drodzy, zaczynamy commentary content. Mamy dwie drużyny. Jedną z drużyn jest drużyna Syroma. Nie wiem, czy konkretnie ona jest Syroma, ale wybrałem Syroma. Mam nadzieję, że on jest tutaj przywódcą. Mam taką nadzieję. I druga drużyna to drużyna Profesora albo Lispira. Jak kto woli, tak kto woli. Niechaj będzie i tak. Chłopaki wzięli się ostro do roboty. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. To jest pierwszy taki event, pierwszy raz coś takiego organizuję. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądać. A wy, czaty, jak myślicie? Która drużyna wygra? Przypominam, że zwycięzcy tego eventu dostaną moje głowy po to, żeby móc z nimi coś zrobić, coś z nimi zaprezentować i być na kolejnych odcinkach oczywiście. Na tych odcinkach jest cały serwer, na następnym odcinku będą tylko i wyłącznie zwycięzcy, także myślę, że worth it. Jeżeli chcecie się pojawić na kolejnym materiale oczywiście. Także warto się postarać. No, druga drużyna wybrała bardzo dobrze bloki, bo tak naprawdę pierwsza drużyna zrobiła jeden błąd, mianowicie wybrała dwie rzeczy, które można skraftować z żelaza. Więc jakby wzięła sobie bloki żelaza, to mogliby to wszystko wykraftować bez większych problemów. Także tutaj tak. To jest drużyna numer 2, by the way. Drużyna numer 2 tutaj wybrała dużo lepsze bloki, to jest akurat prawda. Ale wiecie, w drużynie numer 1 też są dobrzy budowniczy, także myślę, że będzie dobrze. A tutaj kto siedzi? Natalia sobie ogląda, proszę bardzo. Pooglądamy z Natalią, cześć Natalio. Natalia się do nas nie odzywa, także hatfu. Dobra. Zobaczymy, jeden ma łatwiejszy teren. Jedynka, no ma łatwiejszy teren. Ma ładny tutaj teren. Widzę, że już będą coś robić na okręgu, bardzo ładnie. Jak już będą coś robić na okręgu, to znaczy, że już mają jakiś pomysł, już coś idzie, nie? Mam nadzieję, że siedzą na Discordzie i rozmawiają ze sobą, bo jeżeli nie rozmawiają ze sobą, to może być bardzo ciężko, wiecie o co chodzi, prawda? Jeżeli jakaś drużyna ze sobą nie rozmawia, nie ma komunikacji w drużynie, to jest kaplica.
jak gracie w jakąkolwiek grę, jak robicie cokolwiek, siemanko, witam bardzo serdecznie, jak robicie cokolwiek, w tym momencie jest problem, jeżeli ze sobą nie rozmawiacie, a jak ze sobą rozmawiacie, możecie zrobić wszystko. Praca drużynowa naprawdę robi wszystko. Niech się stanie dzień, powiedział i się stał dzień, proszę bardzo. Budujcie, kopcie, zapraszam, nie wiem czemu chłopaki tutaj stoją, nic nie robią. To nie jest dobre akurat, oni powinni wszyscy pracować. Tydzimiego, bo budują kobułę. Tak, to jest. To można powiedzieć, że jest drużyna Tydzimiego. Mają ołkowe deski. Nie, skąd macie ołkowe deski? Przecież dałem wam Dark Oaka. Chwila, moment. Tutaj oczywiście sprus planki ładnie lecą. Już jest budowana jakaś wieżyczka, także możliwe, że zobaczymy nawet wieżę zegarową, moi drodzy. Możliwe, że zobaczymy nawet wieżę zegarową. Na pewno jest usuwany dirt, czyli będziemy mieli kolejny poziom. Teraz tylko pytanie, czy oni chcą zrobić poziom tutaj podłogi, czy oni faktycznie robią piwnicę, bo to jednak wiecie. Jak jest piwnica, tam może być dużo ciekawych rzeczy. Na przykład w piwnicy można zrobić na przykład jakieś dodatkowe, nie wiem, sale tortur na przykład, albo jakieś więzienie, albo jakieś coś innego. Można. Oczywiście, w ratuszu takie rzeczy kiedyś się znajdowały, także nie widzę, czemu nie miałoby być tutaj. Prawda? To jest oczywista oczywistość. Natomiast jeżeli chodzi o drugą drużynę, widzę, że już bardzo ładnie powstaje plankowy. Jestem ciekaw, czy oni robią tylko shape'a, czy później będą to ozdabiać, czy on będzie cały plankowy, bo jeżeli będzie cały plankowy, to niestety coś może być nie tak. Zobaczmy. Na chwilę obecną widzę, że jeszcze parę osób tutaj nic nie robi. Stoją i się patrzą. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że zaraz coś będzie dobrze. Dwóch budowniczych tutaj zasuwa. Forni i Siron tutaj widzę, że są chyba głównymi projektantami tego wszystkiego. Czy nie ma żadnych nielegalnych surowców? Nie ma, dobrze. Jest tylko tutaj ten węgiel, ten Oakwood zabieram. Oakwood zabieram, bo jest nielegalny. Drewno przepalane na węgiel. No akurat to nie jest drewno przepalone na węgiel, ale możecie używać węgla, jeżeli macie, także to easy, nie? Chociaż prosiłem, żeby się przynosić, także... No ale cóż. Syt ludzie z odcinka, on jest pijany! Nie jestem pijany. Na razie cały czas idzie w górę. Dostałem przecieki, że to ma być drzewo. Na razie jak drzewo to nie wygląda. Może to będzie jakiś budynek, w którym będzie drzewo. Bądź to będzie budynek imitujący drzewo. Wiecie o co chodzi, prawda? Chodzi o to, że budynek imitujący drzewo jest to taki budynek, który budujemy i dajemy od niego gałęź, tak jakby, żeby imitowało to drzewo. To jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli faktycznie na to wpadli, plus jeden. Jeżeli budują coś innego, również plus jeden, ponieważ może to być zaskakujące, jakby nie patrzeć. Wracamy do drużyny numer 2. Tutaj już, proszę bardzo, jakieś łuki się robią. Także widać, że tutejsi budowniczy znają się na rzeczy, akwedukty umią stawiać. Nieregularna platforma znaczy jednak będzie drzewo grane. Jednak drzewo będzie grane. Ewidentnie drzewo będzie grane, także to zaczyna nabierać. Na razie to wygląda jak taki... Oko Cthulhu, może coś takiego. Ewentualnie nazwałbym to jakimś takim dziwnym słońcem. Takie trochę czarne słońce z... Czy tam czerwone słońce ze Skyrima. Było coś takiego, na pewno o tym pamiętacie. Były takie rzeczy. O, tutaj bardzo dobrze ktoś na czacie napisał. To przypomina kleszcza. W sumie tak troszkę. Tutaj, zobaczcie. Tutaj i tutaj są czułki, a tutaj są nóżki. Taki kleszczyk. Taki kleszczyk plus jeden, plus dwa. Całkiem. A co mamy teraz u drużyny numer 2? Powstają pierwsze dachy, także nieźle. Drużyny jeszcze mają ponad pół godziny na budowanie, także myślę, że wybudują coś ciekawego. Widzę, że tu jeszcze jest troszeczkę równany teren. Dobrze by było, jakby całą tą górę zjechali, żeby ona nie wchodziła tutaj, powiedzmy, w budowlę. Ale myślę, że będzie dobrze. Także panie Maloj, czy mógłby pan mi powiedzieć, która z tych rzeczy się bardziej panu podoba na chwilę obecną, na obecny stan budowy? 2 lata w budowlance i nie potrafię ocenić. Lewa strona nie przestrzega BHP. O, to jest bardzo, bardzo dobry zarzut. To jest bardzo dobry zarzut. BHP jest bardzo ważne. Przepraszam bardzo, czy lewa strona ma jakieś hełmy? Czy lewa strona ma... Widzę, że Nevada ma hełm ochronny. Bardzo dobrze. Tutaj, tu jest jakiś hełm taki z poprzedniej epoki, ale jest. Natomiast reszta, tu jeszcze jedna osoba posiada hełm ochronny, czyli BHP leży. BHP leży i kwiczy. Niestety. Maloj, bym poprosił. Zaraz dostaniesz. Zaraz dostaniesz, stary. Co cię bije znowu? Flele! Flele, nie bij łezy. Au! Która kto... to? I gdzie ona jest? Gdzie uwaga! Jest? Kto zabije łezę, dostanie ode mnie jajko. O! Nie, chyba nie chcecie jajka. Masz jakiś plugin w ogóle na PvP? Tak. Au! Cała wszyscy mnie biją, stary, co jest? Au! A, no nie! Ej, no i powiedz mi, że to, jak wychowałeś tych ludzi? Ja? Nijak. O. Więc powiem tobie tak, drużyna numer 2 zbudowała bardzo piękny pałacyk, taki dworek jakby.
bez dworku jeszcze, z łukami z kobla, śliczne wykorzystanie kobla. I mam dać ocenę jakiejś skali, czy... Nie, po prostu na razie czy co myślisz? Opisać. A! Co czujesz patrząc na ten budynek? No jeżeli chodzi o te super detale, to jest ich na razie niewiele, ale chłopaki widzę i dziewczyny ciężko pracują tutaj. Powiedz mi, jak bardzo to jest wykończone? W 50%? No budują to już... zostało im 15 minut. A mieli godzinę czasu. Aha! No to bym powiedział, że jeżeli chodzi... No budowlę, nie, ja bardzo, jeżeli chodzi o budowlę tego typu, no to kobel pasuje, ale moim zdaniem troszkę przydłużo, więc jeżeli miałbym ocenić na 10, to dałbym takie 7, może 7. 6,5. Takie dobre no. 7, ten. To teraz zapraszam do drużyny pierwszej. Tak. Witamy w Baobabie. O! To jest Baobab, co on taki krótki? No bo to Baobab. A Baobab jest krótki? Baobaby są duże, ale są takie grube, niskie w miarę, w porównaniu do grubości i mają dużo, mają taki właśnie coś takiego na szczycie. A to jak ja? No, coś takiego, ty grube, też masz taki... niskie i z czupryną, kurwa. I coś dziwnego na szczycie mają, tak, i coś dziwnego na szczycie. Tak. Ej, nie, fajne, tutaj widzę, że budują... Co oni tu budują? No właśnie, to jest dobre pytanie, nie? Ja na początku myślałem, że budują wieżę. Potem okazało się, że budują drzewo, czyli baobaba. No ja to tak nazywam, że to jest baobab, jak z Małego Księcia, kojarzysz? A potem się okazało, że jeszcze coś tutaj dobudowywują, także ten baobab ma drugie dno. Co ty gadasz? No, to jest baobab o podwójnym dnie. Będzie... A jak dorobią jej piersi, to będzie baobaba. Baobab. Nie, przepraszam. Boże. Ja was przepraszam. Myślałem, że było śmieszne w mojej głowie, ale junior się roześmiał, więc jest okej. Okay. Jest okej, okay. Jak się śmiejemy, to jest okej, okay, tak? Nie no, myślę, że skończycie w te 15 minut, no mam nadzieję. No, idzie wam dość sprawnie, no, drużyna drugo. Zasuwają. Drużyno drugo. Kończymy budowę. Proszę o ustawienie wszystkich osób, które budowały w rządku przed swoimi budowlami. Naraz podejdziemy do oceny. Razem z Łezą postaramy się ocenić, a następnie będzie ocena od czatu. Będzie dany straw pool i będziemy oceniać budowlę. Które chcesz obejrzeć najpierw? Jako gość możesz zdecydować. Dobra, ocenimy może od tego lepszego, czyli mnie. Oceń mnie. Jak wyglądam? Minus 10 na 10. Dobra, to ty... Dobra, to teraz, dobra, to dolecimy od pierwszego, który mi się rzucił w oczy. Piękne. Jest Stever na środku. Ale powiedz mi, to tutaj będzie miejsce, gdzie to się będą wszyscy spawnili? No, znaczy, no teoretycznie, no to po prostu pomysł na spawn. No. No, powiem tobie, że to jest bardzo fajne. Co to za pomieszczenia tu z boku? A nie wiem, co to są za pomieszczenia, ale pewnie coś tam wrzucili. Nie możemy tutaj przewodniczącego jednej drużyny dać, żeby nam ładnie, żeby nas nie oprowadził. No niestety nie. Ale wiesz, no tutaj takie jest ładnie, nie? Dobra, ogólnie całość jest nawet fajne. Ładna. Zobaczmy jeszcze z zewnątrz, jak to wygląda. No nie, moim zdaniem jest jeszcze dużo kobla tutaj, no. No jest trochę dużo kobla, to racja. Jest dużo kobla. Mieszają. Szczególnie tutaj w tej centralnej części, widzisz? Tutaj. Tak. Ja bym przygotował te wsporniki i zrobił z jakiegoś innego materiału, żeby było widać, że to są wsporniki, bo jak się stoi przed, to się wszystko tak zlewa. No, troszeczkę się zlewa w środku, faktycznie, nie widać tego za bardzo, ale widzicie? Ja muszę takie rzeczy mówić, osoba, która nie umie budować. No ja po to cię wziąłem, żebyś mi pomagał tutaj wszystko zobaczyć. Witamy drużynę z Baobaba, idziemy do Baobaba. Najpierw zobaczymy sobie z zewnątrz, jak to wygląda. No, mam wrażenie, że w nocy to będzie wyglądać świetnie, ze względu na te lampiony, nie? Jest dosłownie też pomysł. Ogólnie sam pomysł jest troszeczkę fajny. To też bardzo ładnie wygląda, żeby nie było. Pomysł też fajny, tak? Tylko, że po prostu nie spodziewałem się, że ktoś zbuduje drzewo. Zewnętrzna część baobaba. Uwaga. No, nasrane jest wszystkim. Nasrane jest wszystkim. Trochę przesadzili z latarniami. No, mogliby dać trochę mniej latarni. Przepraszam, nie chciałem być aż taki surowy. Nie, jest fajnie, bo nawet jak makorzenie. Na teksturowaniu nie znam, więc no nie mogę powiedzieć dużo, wiesz? Mhm. Jeżeli chodzi o teksturowaniu ziemi albo ten... Dla mnie teksturowanie to ziemia, grawal, piasek może i jeszcze tam porobiona ziemia, no to fajnie.
Ale tutaj jest dodawane drewno, ogólniki. No bo to są korzenie, z tego co rozumiem. A, no to ma sens, no to 10 na 10, jeżeli to są korzenie. Dobra, wchodzimy do środka. W środku mamy co? Jest pomieszczenie na spawn, okej. Okay. Czego się ryjesz? No bo ludzie mówią, że nic im nie pasuje. Byłem na chwilę na czacie u ciebie i widziałem, że tam ludzie mówili, że wejdę i będę na wszystkich srał tylko negatywnie. To nieprawda. Te schody są ładnie zrobione. Jest coś takiego. Zobaczmy jeszcze, co jest na górze. O, to zrobiłbym windę wodną, a nie jakieś głupie schody, drabiny. No ale wiesz, no, ej, patrz, nawet mieli czas, żeby to w środku poustawiać, także plus jeden. Nie, no ładnie, no. Wygrywa z tego, co widzę, Baobab, także dziękuję oczywiście obydwu drużynom za udział, bo obydwie budowle są genialne. Dziękujemy drużynie, która budowała dworek. Dziękujemy również drużynie, która budowała Baobaba. Dziękujemy bardzo serdecznie za udział w evencie. O, a ci we mnie jajkami będą rzucać teraz. Najgorzej.